Świat jeszcze nigdy nie zmieniał się tak szybko. To tempo ma jednak swoją cenę. Zużywamy coraz więcej surowców. Potrzebujemy coraz więcej energii. Nasz postęp cywilizacyjny, techniczny i ekonomiczny musi jednak odbywać się zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska i rozsądnym korzystaniem z bogactw naturalnych. Pośród wszystkich znanych nam surowców energetycznych jeden ma znaczenie szczególne. Jego złoża naturalne nie maleją. Wciąż na całym świecie odkrywane są nowe pokłady. Używany w energetyce powoduje aż 800 razy mniej zanieczyszczeń od węgla. Stosowany w przemyśle pozwala w sposób znaczący obniżyć koszty produkcji. Coraz częściej napędza nasze samochody, ogrzewa nasze domy. Gaz ziemny. Ekologicznie najczystsze i najbardziej uniwersalne z paliw. Nic więc dziwnego, że zapewnienie stałych, nieprzerwanych dostaw tego surowca ma dla każdej gospodarki znaczenie strategiczne. W ramach Strategii Bezpieczeństwa Energetycznego Unii Europejskiej gaz ziemny postrzegany jest jako wiodące źródło energii. Głównym zadaniem, jakie stoi przed wszystkimi operatorami gazociągów przesyłowych, jest więc zagwarantowanie nieprzerwanych dostaw. Firmą odpowiedzialną za rozbudowę i integrację polskiej sieci przesyłowej z europejskimi systemami jest operator gazociągów przesyłowych Gaz System. Tworzymy zespół, którego kompetencje i doświadczenie zapewniają sprawne funkcjonowanie istniejącego systemu i realizację nowych wyzwań. Położenie geograficzne Polski determinuje nasz sposób myślenia i naszą strategię rozwoju. Zarządzamy infrastrukturą przesyłową największego, centralnie położonego państwa regionu. Celem Gaz System jest zapewnienie Polsce i pozostałym państwom regionu trwałego dostępu do zróżnicowanych źródeł w ramach idei przesyłowego korytarza gazowego północ-południe. W ten sposób chcemy stworzyć dostęp do najtańszych dostaw gazu oraz lepiej wykorzystać wewnętrzną infrastrukturę. A potencjalnych źródeł jest wiele. Gaz ziemny wydobywa się w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej, Afryce, Azji i Europie. Chcemy korzystać z tych zasobów. Przy znaczącym wsparciu funduszy Unii Europejskiej rozbudowujemy własną sieć przesyłową o kolejne 1000 km nowych gazociągów. Budujemy połączenia własnego systemu z siecią niemiecką i czeską. Planujemy kolejne połączenia z operatorami na Słowacji i Litwie. W Świnoujściu powstaje terminal do odbioru i regazyfikacji gazu skroplonego LNG. To pierwszy w naszej części Europy taki obiekt. Dzięki tej inwestycji będziemy w stanie odbierać surowiec od dowolnego dostawcy na świecie. Korzystając z naszych transgranicznych połączeń z sąsiednimi państwami, będziemy więc w stanie zapewnić bezpieczeństwo dostaw zarówno dla Polski, jak i pozostałych państw regionu. Realizacja projektu korytarza gazowego północ-południe oznacza stworzenie nowej drogi transportu gazu ziemnego w Europie z terminalu LNG w Świnoujściu poprzez wewnętrzną sieć przesyłową państw Europy Środkowej do planowanych nowych źródeł dostaw gazu na południu Europy oraz dostęp do europejskich centrów handlu gazem. Ten korytarz to kręgosłup dla gazowych sieci przesyłowych państw całej Europy Centralnej i Południowo-Wschodniej. Bo gaz ziemny to paliwo, które napędza gospodarkę, koniunkturę, zwiększa konkurencyjność, dostarcza energii i jednocześnie pomaga nam chronić środowisko. Musi być nieprzerwanie dostępny. Gaz System. System, który łączy.